Gdybym zapytał was dzisiaj, gdzie swoje początki miał motocross i na jakich motocyklach ścigali się wtedy topowi zawodnicy, pewnie odpowiedzielibyście, że w USA na motocyklach Yamaha, Honda czy Kawasaki. Historia jest jednak zdecydowanie ciekawsza i ma swoje początki o wiele lat wcześniej niż pierwsze sukcesy Hondy w motocrossie. Motocykle, na których ścigają się dzisiaj takie sławy jak Rochen, Prado czy Tomac, przeszły niesamowitą ścieżkę rozwoju, aby wyglądać tak jak dzisiaj. Nie da się ukryć. Najważniejszym elementem całej sztuki jest rama, do której przymocowane są pozostałe elementy. To właśnie historię rozwoju ram aluminiowych chcę wam dzisiaj przedstawić, a nie da się tego opisać bez ciekawej podróży przez historię światowego motocrossu. Więc jeżeli chcecie dowiedzieć się, dlaczego Jeremy McGrath odszedł z Hondy w 1997 roku, co zrobił sobie w nocnym klubie Jackie Vimont, że nie mógł pojechać sezonu na najnowszej Yamasze i czy był jakiś KTM z Aluramą, zostańcie ze mną na kilkanaście minut. Cześć, offroadowe świry! Witajcie w kolejnym odcinku naszego kanału, gdzie dzisiaj zagłębimy się w fascynujący świat technologii motocrossu. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego KTM mimo postępu technologicznego i trendów w metalurgii nadal stosuje stalowe ramy, podczas gdy większość producentów składa się ku aluminium? Tak, wiem, i Nobeta, i Shreki też mają stal. Ale dziś odpowiemy na pytania, czym różnią się ramy aluminiowe od stalowych. Przygotujcie się na pełną wrażeń podróż w historię motocykli motocrossowych. Pełen technicznych ciekawostek i nie tylko. Zakładajcie kask, lecimy! Zaczynamy od lekcji historii. Czy wiedzieliście, że pierwsze aluminiowe ramy motocrossowe pojawiły się prawie 70 lat temu? Tak, to prawda. I pomimo, że historia motocrossu dziś kojarzy nam się ze Stanami Zjednoczonymi, to prawdziwe początki miały miejsce na naszym kontynencie w Europie, a dokładniej w Thundersley, w Wielkiej Brytanii, gdzie firma Greaves zastosowała je już w 1953 roku. Ale co sprawiło, że już wtedy zdecydowali się na taki krok? Otóż motocross w tamtych czasach był sportem znacznie mniej zaawansowanym technologicznie. Zawodnicy ścigali się na tym, co po prostu było dostępne. Większość motocykli wykorzystywała ciężkie, stalowe ramy, które sprawiały, że motocykle były toporne i trudne w prowadzeniu jak skład kolejowy Terespol Hong Kong. Greaves, chcąc wyprzedzić konkurencję, postanowił zastosować lekkie, aluminiowe ramy, co było prawdziwym przełomem w branży i początkiem rozwoju prawdziwych motocykli dedykowanych do trialu i motocrossu. Rozpoczęcie produkcji miało miejsce jesienią 1953 roku. Nowe modele charakteryzowały się unikalną ramą, w której główka i masywny przedni element ramy były połączone w dużą odlewaną belkę ze stopu aluminium w kształcie litery I i łączone z pozostałą stalową częścią ramy. Odlew trzonu wykonywano w nowej odlewni stopów lekkich, która specjalnie do tego celu została dobudowana do fabryki Greaves. Rurowy element wkładano do formy, a główka i przednia część ramy była wokół niego odlewana, co tworzyło mocną, bardzo trwałą konstrukcję. Aluminiowa część ramy wykonana była ze stopu krzemu i aluminium LM6 i uważano ją za mocniejszą niż stalową, co potwierdziło się podczas międzynarodowych zawodów trialowych na bardzo trudnym terenie. Ochronę uzupełniały wzmocnione płyty kołyski silnika, również odlewane ze stopu lekkiego. Po 3 latach produkcji zarząd Greaves wiedział już, że motocykle offroadowe będą stanowiły główny kierunek rozwoju. W 1956 roku firma podpisała umowę z kierowcą motocrossu Brianem Stonebridge'em i zaczęła startować w Mistrzostwach Europy w motocrossie. Stonebridge został menedżerem do spraw zawodów i inżynierem do spraw rozwoju w Greaves, ponieważ był wykwalifikowaną specjalistą od strojenia silników dwusuwowych i znacząco poprawił wydajność stosowanych silników Wheelers. W kwietniu 1957 roku Brian Stonebridge zdołał pokonać motocykle o pojemności 500 na znacznie słabszym motocyklu Greaves 350 na wymagającym i parkurkowatym torze w Hoxton Park. Wygrywając w swojej klasie do 350 i zajmując 2 miejsce w wyścigu klasy 500. W ten sposób ugruntowując reputację Greaves jako prawdziwych motocykli do zawodów terenowych. Kolejny model Greavesa nazwano Hoxton, by wykorzystać i podkreślić ten sukces. Firma na poważnie zaczęła specjalizować się w motocyklach motocrossowych, na których jeździli mistrzowie, w tym Peter Hammond, Jack Simpson i Norman Sloper.
Stonebridge poprowadził trzyosobowy zespół Greavesa na międzynarodowy 6-dniowy wyścig terenowy w zachodnich Niemczech w 1958 roku, zdobywając kolejny złoty medal. To pasmo sukcesów mogło trwać nadal, gdyby nie przerwał go tragiczny incydent w październiku 1959, gdy Brian Stonebridge zginął w wypadku samochodowym. Bert Greaves był za kierownicą, a Stonebridge siedział na miejscu pasażera, gdy wracali z wizyty w fabryce w Bradford. W wyniku zderzenia czołowego Bert doznał tylko lekkich obrażeń, Stonebridge nie miał niestety tyle szczęścia i zmarł na miejscu. Pozostawił jednak po sobie coś dla ukochanej firmy. Dzięki swojemu talentowi w 1958 roku zwrócił uwagę na 20-letniego Dave'a Bickersa, który od 15 roku życia zdobywał już sukcesy w rajdach terenowych, mimo że oficjalnie na te starty był za młody. Stonebridge zarekomendował zarządowi firmy zatrudnienie młodego talentu. To, co stało się rok później, przekroczyło ich oczekiwania. Bickers wygrał dwa kolejne Mistrzostwa Europy w klasie 250 w roku 60 i 61 dla zespołu wyścigowego fabryki Greaves. Podkreślam, że w tamtym czasie Mistrzostwa Europy były uważane za Mistrzostwa Świata, ponieważ motocross poza Europą jeszcze po prostu nie istniał, a przyszli amerykańscy mistrzowie jeszcze pizgali w pampersy. Rama w motocyklach Greaves, mimo aluminiowego trzonu, nadal w znacznej części była stalowa. Pierwszy motocykl z produkowaną w całości aluminiową ramą to brytyjski Hagon z 1977 roku. Hagon był wyjątkowy nie tylko ze względu na fakt, że cała rama była aluminiowa, ale także z powodu zastosowania technologii monokoku. Dzięki temu rama osiągała o wiele większą wytrzymałość przy jednoczesnym obniżeniu wagi o kilkadziesiąt procent. Do nowoczesnej ramy zamontowano silnik Yamaha TT500 rozwiercony do 540 cm sześciennych pojemności. Ten motocykl został stworzony dla legendarnego już wtedy Vicka Eastwooda, który zdobył na nim kolejnych kilka tytułów, zbliżając się do końca swojej niesamowitej kariery. O prestiżu, jakiego nadał firmie Vick, świadczyć może to, że świat motocrossu do dziś nazywa tego zawodnika Godspeed, czyli Bóg Prędkości. Po zakończeniu kariery Eastwooda, firma Hagon nie ograniczyła się tylko do produkcji motocykli. Do dziś znana jest z produkcji wysokiej jakości zawieszeń motocyklowych, co obrazuje ich długotrwałe zaangażowanie w innowacje w branży motocyklowej. Wiem, że dzisiaj pewnie nikt nie kojarzy ani firmy Greaves, ani Hagon. Na pewno ciekawi Was, kiedy któryś ze znanych nam dzisiaj producentów zastosował aluminiową ramę w swoim motocyklu. Oczywiście, nie kto inny jak dzisiejszy lider świata motocrossu Yamaha. To właśnie niebiescy w roku 87, przygotowując sztukę do startu w klasie Open, zapakowali do YZM500 nowy typ ramy, a na dodatek dołożyli dwusuwowy silnik chłodzony cieczą, też jako pierwsi. To, jak bardzo ten motocykl wyprzedzał swoje czasy, obrazuje fakt, że kolejna Yamaha z aluminiową ramą w królewskiej klasie Open pojawiła się dopiero 19 lat później, w roku 2006. Za kierownicą planowano umieścić dwóch utytułowanych zawodników: Jackiego Vimonda i Leafa Persona. O tym, jak bardzo życie potrafi być groteskowe, świadczy fakt, że ten pierwszy podczas świętowania zdobycia Mistrzostwa Świata w klasie 250 spadł z motocykla podwieszonego pod sufitem w paryskim klubie nocnym i złamał kręgosłup. To wykluczyło go ze startów aż do końca 88 roku. Patrzcie, jakie życie potrafi być przewrotne. W ostatniej chwili do zespołu dołączył fiński kierowca Kurt Lindqvist, który świetnie poradził sobie z utrzymaniem teamu fabrycznego Yamahy w centrum uwagi. Kolejną ciekawostką jest fakt, że nad całym projektem czuwał Lynn Jarvis, który kilka lat później ściągnął do japońskiego teamu wyścigów torowych dzisiejszą ikonę, legendę, Valentino Rossiego. Niestety, regulacje wprowadzone przez Federację AMA doprowadziły do zbanowania tego zajebistego motocykla, a jedynie dwa lata startów sprawiły, że pozostało ledwie kilka egzemplarzy, osiągając astronomiczną wartość kolekcjonerską. To wszystko utwierdza nas w przekonaniu, że Yamaha od zawsze była pionierem rozwoju technologii motocyklowej. Kolejny epizod ram aluminiowych w motocrossie rozpoczął się w roku 90. dzięki firmie On The Line Racing. Przedsiębiorstwo rozpoczęło sprzedaż produkowanej przez włoską firmę VRP aluminiowej ramy do Hondy CR250 na rynku amerykańskim. Koszt takiej tuningowej ramy zamykał się na 3,5 tysiąca dolarów, co po przeliczeniu na dzisiejsze wartości, uwzględniając inflację, daje 32 tysiące złotych. Ile kurwa? Ponad 30 koła za samą ramę, to brzmi podobnie jak 30 zł za kubek żurku na jednych z zawodów enduro, na których byliśmy. Dosłownie zdziera pory.
Kiedy spojrzymy na to z innej strony i weźmiemy pod uwagę, że aluminiowa rama produkowana przez fabryki Hondy pojawiła się dopiero 7 lat później, to mimo wszystko możemy uznać to za niezłą okazję. Po tym, co powiedziałem do tej pory, możemy wyciągnąć wnioski, że z jakiegoś powodu producenci motocykli i konstruktorzy teamów fabrycznych za wszelką cenę dążyli do wprowadzenia aluminiowych ram w swoich motocyklach. Dlaczego więc od pewnego momentu było to główne założenie konstrukcyjne, a stworzenie doskonałej ramy stało się wręcz obsesją inżynierów z branży? Dynamiczny rozwój motocrossu i wręcz atomowy rozwój w Stanach popychał wszystkich producentów do udziału w rywalizacji i reklamy swoich sprzętów. Szybko zauważyło, że nie wystarczy tylko mieć w swojej ekipie najlepszych zawodników, ale do kolejnych zwycięstw potrzeba było coraz lepszych i szybszych motocykli. Aluminium jako materiał, który przy zachowaniu zbliżonej wytrzymałości do stali jest o wiele lżejszy, był naturalnym wyborem do produkcji części elementów motocykli. Biorąc pod uwagę, że znaczną część masy krosówki stanowi rama, to dodając 2 do 2 wyszło, że ramy po prostu muszą być aluminiowe, bo to pozwoli oszczędzić kolejne kilogramy. Dlaczego redukcja masy w motocrossie była tak ważna, wyjaśniliśmy już w innym filmie, do którego link macie gdzieś o tutaj. W skrócie, lekki motocykl to łatwiejsze prowadzenie, lepsze przyspieszenie i o wiele łatwiejsza kontrola w powietrzu. To są rzeczy kluczowe w sporcie, gdzie każda sekunda i każdy manewr ma ogromne znaczenie. Łatwo wyobrazić sobie kilkadziesiąt okrążeń razy ilość zakrętów razy ilość skoków. Mamy kilkaset manewrów, podczas których nawet 2 kg mniej mogły przyczynić się do zwycięstwa. Ale to nie wszystko. Aluminium ma jeszcze jedną ważną cechę. Jest wyjątkowo odporne na korozję. W środowisku, gdzie motocykle są często narażone na błoto, wodę i różnorodne czynniki zewnętrzne, ta odporność na korozję sprawia, że powierzchnia zewnętrzna w zasadzie nie wymagała dodatkowego zabezpieczenia farbą lub lakierem, cechując się ogromną odpornością na zużycie. Co więcej, aluminium jest materiałem, który dobrze odprowadza ciepło. Ta cecha sprawiła, że rama została wykorzystana przez producentów jako ogromny dodatkowy radiator odprowadzający ciepło z silnika pracującego na najwyższych obrotach. Jednak nie ma róży bez kolców. Aluminium, mimo swojej lekkości i odporności na korozję, ma także swoje wady. Najważniejszą z nich jest znacznie mniejsza wytrzymałość na uderzenia w porównaniu ze stalą. W sporcie, gdzie upadki i kolizje są dość częste, niższa wytrzymałość oznacza o wiele większą podatność na poważne uszkodzenia i pęknięcia. Nie trzeba ponadprzeciętnej wyobraźni, aby zobrazować sobie, jak tragiczne w skutkach może być pęknięcie ramy podczas lądowania z kilkudziesięciometrowego skoku. To właśnie problem z wytrzymałością na uderzenia zdeterminował, że federacje motocrossowe tak rygorystycznie podchodziły do wprowadzenia aluminiowych ram do sportu. Wyprodukowanie odpowiednio wytrzymałej i zgodnej z wymogami homologacyjnymi ramy jest o wiele bardziej skomplikowane i wymaga zdecydowanie bardziej zaawansowanego procesu produkcyjnego niż w przypadku ram stalowych. Precyzyjna obróbka elementów i dokładność wymagana przy ich połączeniu w gotową ramę przekłada się na wyższą cenę końcową. Oczywiście można było zdecydowanie powiększyć przekroje konstrukcyjne i poprawić odporność, ale wtedy waga ramy aluminiowej nie odbiegałaby znacząco od tych stalowych. Kiedy producentom udało się stworzenie ramy, która była odpowiednio lekka, wytrzymała i spełniała wymogi federacji, okazało się, że jest niesamowicie sztywna i kompletnie niepodatna na odkształcenia sprężyste podczas pokonywania nierówności przez motocykl. Wiele osób myśli sobie teraz, że zwariowałem. Przecież od tłumienia nierówności i komfortu jest zawieszenie. Rama ma być sztywna jak poranny. Na chłopski rozum, im sztywniejsza, tym lepsza. Przecież to rama ma być mocna. Większa sztywność faktycznie może być zaletą pod względem stabilności i dokładności sterowania, ale w wyścigach motocrossowych, gdzie nie ma nawet kilkudziesięciu centymetrów bez dziur i wyjebów, absorbowanie wstrząsów przez ramę jest kluczowe, a w tym aluminiowe ramy są o wiele gorsze od swoich stalowych odpowiedników. Doskonałym przykładem z historii motocrossu był moment wprowadzenia przez Hondę do swojego flagowego modelu CR250 aluminiowej ramy Delta Box. To, jak bardzo była do bani, niech zobrazuje odejście Jeremiego McGratha od Hondy po jej wprowadzeniu. Legendarny zawodnik motocrossu nie mógł znieść tego, jak bardzo sztywna rama przenosiła wstrząsy na zawieszenie szoła. A to w żaden sposób nie mogło sobie poradzić z tłumieniem przenoszonych sił, w wyniku czego CR-ką jeździło się dosłownie jak wozem drabiniastym.
Pierwsze aluminiowe ramy, mimo swoich wad, rozpoczęły nową erę w konstrukcji motocykli motocrossowych. Ich wprowadzenie doprowadziło do zdobycia dominacji w świecie wyścigów, co z kolei zmusiło inne firmy do szybkiego rozwoju i otworzyło drogę do eksperymentów z różnymi materiałami i technologiami. Ostatecznie doprowadziło to do stworzenia motocykli, jakie znamy dzisiaj. Te wczesne modele były pionierami, które pokazały, że motocross to nie tylko siła i prędkość, ale również innowacje i nieustanny rozwój technologii. Dzisiaj aluminiowe ramy oferują wyjątkową kombinację lekkości, odporności na korozję i efektywnego odprowadzania ciepła, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla wielu zawodników motocrossu. To właśnie ten balans między zaletami a wadami decyduje o wyborze ramy do konkretnego zastosowania i stylu jazdy. Ciekawsze niż lekcja przyrody, prawda? Historia motocrossu jest pełna takich innowacyjnych momentów, a aluminiowe ramy to tylko jeden z przykładów, jak daleko zaszliśmy od początków tego sportu. Jeżeli wiesz o jakiejś ciekawostce, podziel się nią z nami w komentarzu pod filmem. Kiedy spojrzymy na obecną ofertę motocykli offroadowych, możemy zauważyć pewien charakterystyczny podział. Jeżeli przyszedł Ci do głowy, szybko napisz o tym w komentarzu, zanim przejdę dalej. Możemy śmiało podzielić dzisiejsze konstrukcje na japońskie i europejskie. Zgodzicie się ze mną? Wszystkie znane japońskie marki Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki opierają swoje krosówki na bazie ram aluminiowych. Nie ma tutaj żadnego wyjątku. W Europie mamy grupę KTM, do której należą KTM, GasGas i Husqvarna oraz BT Sherco i Rieju. Przyglądając się motocyklom z naszego kontynentu, łatwo zauważyć, że wszystkie mają ramy stalowe. Wchodząc w szczegóły i analizując sukcesy w konkretnych cyklach, można wysnuć pewne wnioski, że w motocrossie, który jest o wiele popularniejszy w Stanach, prym wiodą japońskie konstrukcje z aluminiowymi ramami. A w Europie, gdzie króluje enduro, zwycięstwa częściej przypadają motocyklom opartych na ramach stalowych. To tylko nasze luźne rozważania i obserwacje, które jednak dają trochę do myślenia. A jeżeli pomyśleliście teraz, że europejscy producenci po prostu nie mają odpowiedniej technologii do produkcji ram aluminiowych, to na ekranie zobaczycie teraz właśnie prototyp takiej ramy, opracowany i testowany przez KTM. Jednak po wielu godzinach testów i analiz, Austriacy nie zdecydowali się na jej wprowadzenie do seryjnej produkcji. Nie mamy niestety danych, co konkretnie wpłynęło na decyzję pomarańczowych. Jednak biorąc pod uwagę wszystkie wady ramy stalowej, podatność na korozję, większą wagę i konieczność zabezpieczania jej lakierem, KTM musiał mieć naprawdę solidne podstawy do pozostawania przy stosowaniu stali chromowo-molibdenowej na swoje ramy. I to by było na tyle. Dzięki za to, że byliście z nami w tej fascynującej podróży przez historię i technologię ram stosowanych w offroadzie. Dzisiaj pokazaliśmy, jak dzieli się rynek motocykli ze względu na zastosowaną konstrukcję. Zobaczyliśmy również, jak innowacje w metalurgii i projektowaniu motocykli zmieniały oblicze tego sportu na przestrzeni lat. Wiecie, motocross to nie tylko adrenalina i prędkość, to także ciągły rozwój i dążenie do perfekcji technicznej. Jeśli macie jakieś ciekawe historie lub fakty związane z ramą w motocyklu, którymi chcielibyście się z nami podzielić, koniecznie napiszcie o tym w komentarzach. A może macie swoje doświadczenia z różnymi typami ram? Dajcie znać! Pamiętajcie, że każdy komentarz, lajk i subskrypcja to dla nas duża motywacja do tworzenia kolejnych treści. I nie zapominajcie o dzwonku, by być na bieżąco z nowymi odcinkami. Na dziś to już wszystko. Trzymaj gaz! Podkreślam, w tamtym czasie Mistrzostwa Europy były uważane za mistrzostwa... Ja pierd...